Dzisiaj, kiedy przeżywamy to święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła i jesteśmy świadkami sakramentu bierzmowania, który razem właśnie tutaj ta mała wspólnota 6 osób za chwilę otrzyma, jest dla nas ważne, abyśmy też popatrzyli na te wydarzenia też przez pryzmat Słowa Bożego. I to jest, kochani moi, szczególnie wy, kandydaci do bierzmowania, dzisiaj bardzo ważne, abyśmy potrafili patrzeć na świat, na wszystkie wydarzenia, które się dzieją dzisiaj wokół nas, ale też i w nas samych, przez pryzmat wiary, szczególnie przez Słowo Boże. Pewne znaki, które nam towarzyszą w tym sakramencie, one są dla nas też bardzo istotne teraz, szczególnie w tym trudnym czasie, który każdy z nas na swój sposób przeżywa. Chodzi tutaj teraz o modlitwę, o znak krzyża i o przyjęcie tego testamentu na krzyżu, który dla nas jest bardzo istotny, szczególnie dla rzymokatolików, kiedy przyjmujemy Maryję jako naszą matkę, jako tą, która się nami opiekuje i do której się możemy ciągle udawać i prosić o potrzebne łaski, która się za nami wstawia. Otóż pierwszy znak – modlitwa. Jak czytamy dzisiaj Księgę Rodzaju w pierwszym czytaniu, całe wydarzenie się dokonuje właśnie w tym ogrodzie rajskim, który przez niewierność pierwsi rodzice Adam i Ewa utracili. Jak czytamy Ewangelię Jana, gdzie się dokonuje ten testament, to się dokonuje na tym wzgórzu Golgota, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Jedno i drugie miejsce, jak tłumaczą ojcowie Kościoła, jest miejscem modlitwy. Jest miejsce, które samo przez się jakby nas skłania do tego, aby zwracać się do Boga. Jak czytamy w Ewangeliach synoptycznych, Jezus wiele razy udawał się na wzgórza czy na górę, aby być w obecności Ojca. I to jest bardzo istotne dla nas, abyśmy pamiętali, że na tyle jesteśmy ludźmi, na tyle jesteśmy ciągle, jak mówi święty Grzegorz Nazianzu, stwarzani przez Boga, na ile żyjemy dzisiaj Bogiem, Jego Słowem, na ile żyjemy modlitwą, Jego sakramentami. Dlatego, kochani kandydaci do bierzmowania, to jest bardzo istotne, abyście zrozumieli, że ten sakrament, który dzisiaj otrzymacie z wiarą, będzie was działał tylko wtedy, jeśli będziecie się modlić, jeśli będziecie o to z wiarą Pana Boga prosić za wstawiennictwem Maryi. Modlitwa w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego, jest bardzo ważnym elementem podstawowym. Człowiek, który się modli, zawsze jest nieustannie stwarzany przez Boga. Niedawno słyszałem takie świadectwo ludzi, którzy przybyli tutaj na zachodnią Ukrainę ze wschodu i zostali przyjęci przez jedną z naszych rodzin katolickich. Mieszkają u nich już ponad 3 miesiące i jeden z tych właśnie mieszkańców, jest tam ich około 10 osób, mówi, że ja się u was nawróciłem. I ta rodzina pyta, ale w jaki sposób? Przecież Pan i tak rzadko kiedy chodzi czy do kościoła, czy do cerkwi. Tak, ale ja przestałem używać alkohol, w ogóle od 3 miesięcy nie piję żadnego alkoholu, w ogóle nie przyklinam. Nawet wszyscy moi znajomi, koledzy, którzy ze mną mają jakiś kontakt, mówią, ty się zmieniłeś bardzo, jesteś zupełnie innym człowiekiem. I on mówi, ja się u was zmieniłem. Ja widzę, jak wy jesteście, jak wy się modlicie i ja mam pragnienie też, może nie w całości, ale chociaż troszeczkę was naśladować, aby być takimi, jak wy jesteście. I to jest bardzo ważne, kochani, abyśmy zrozumieli, że jeśli się modlimy, to modlitwa nas przemienia. Stajemy się naprawdę narzędziem w ręku Boga. Jeśli się nie modlimy, możemy udawać, możemy próbować stworzyć jakiś obraz, jakąś imitację, ale to nie jest autentyczne. Prawdziwe jest tylko to, co Bóg w nas stwarza, co się dokonuje przed Panem Bogiem na kolanach, w ciszy, kiedy otwieramy swoje serce przed Bogiem. Drugi obraz, który wy, kandydacie, macie teraz na swoim sercu, czyli krzyż.
Jeśli czytamy Księgę Rodzaju i Ewangelię Jana, to widzimy, że te ważne wydarzenia dokonują się przy tych drzewach. Ewa, która właśnie uległa pokusie, wąż ją zwiódł i zjadła, jak czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, była nie przy tym drzewie, które było po środku ogrodu, które było w sercu, w centrum, tylko które było gdzieś tam na marginesie, gdzieś tam poza centrem. Ale dla niej była tak tym drzewem zauroczona, że dała się zwieść i uległa tej pokusie. Jest bardzo ważne, abyśmy dzisiaj dla siebie odpowiadali, czy w moim życiu, jako człowieka wierzącego, i to jest pytanie dla nas wszystkich, czy nas, biskupów, czy kapłanów, czy osoby konsekrowanej, czy każdego wiernego, czy krzyż dzisiaj jest w centrum mego życia? Tak jak teraz, kochani kandydaci, macie krzyż na swoim sercu, to jest ważne, aby w życiu tak wszystko układać, aby krzyż był najważniejszy. Bo to jest ten znak, który nam mówi o miłości, o naszym zbawieniu, o miłości Boga do nas. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował was, kochani kandydaci, do bierzmowania. I to jest teraz ważne, abyśmy zrozumieli, że ten krzyż, który nosimy bardzo często na swoim sercu, który często czynimy, jak zaczynamy dzień, czy jak siadamy do posiłku, czy jak przechodzimy obok świątyni, czy kaplicy, czy miejsca świętego, jest znakiem, który świadczy o tym, że przyznajemy się do Boga, że chcemy, aby Bóg brał udział w naszym życiu. Dzisiaj myślę, że jest taki szczególny czas, kiedy jesteśmy powołani do tego, aby dawać świadectwo, mówić, nie wstydzić się tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że jesteśmy katolikami. I to jest ważne, abyście wy, kochani, którzy dzisiaj otrzymacie dar bierzmowania, abyście zrozumieli, że to jest sakrament dojrzałości, który naturalnie zachęca do tego, aby dawać świadectwo. Kiedyś jedna mała dziewczynka zapytała mnie: księże biskupie, jak dzisiaj ja jako dziecko, a dziewczynka ma 11 lat, mogę ewangelizować ludzi? I tak próbowałem na różny sposób temu dziecku wytłumaczyć, jak można, ale ona tak bardzo była taka zapalona, chciała wiedzieć konkretnie, tak po krokach, raz, dwa, trzy, co ma robić, aby ludzie mogli uwierzyć w Pana Boga tak, jak ona wierzy. Ja w końcu po takich różnych próbach przekonania ją mówię: wiesz co, mów po prostu to, co ty czujesz, tak jak ty przeżywasz swoją relację z Bogiem, tak jak ty się modlisz. Mów tak szczerze, jak ty to przeżywasz. Myślę, że piękniejszego sposobu ewangelizacji nie ma, tak jak ty to robisz. Myślę, że to jest najpiękniejsze, co możesz przekazać. I to jest właśnie to świadectwo. Dzisiaj ludzie, którzy nawet tutaj gdzieś na zachodniej Ukrainie czy w Polsce szukają dachu nad głową, tak, potrzebują pomocy, potrzebują dachu nad głową, potrzebują żywności, ale przede wszystkim potrzebują świadectwa, świadectwa żywej wiary. Byłem przed tygodniem w Oświęcimiu, w ośrodku w Harmężach, gdzie są rodziny strażaków z Ukrainy i strażacy polscy ich tam podjęli i tam te rodziny mieszkają. Trójka dzieci się już tam też urodziła. I kiedy z nimi się spotkałem, jedna z kobiet, która właśnie też urodziła tam dziecko, mówi, że ja tutaj zobaczyłam nowego Pana Boga, bo ja się zawsze Boga bałam. A tutaj zobaczyłam, że ci wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, oni Pana Boga kochają. A ja zawsze się Go bałam, zawsze od Niego się chowałam i uciekałam. A tutaj widzę, że oni chcą o tym Bogu mówić, oni świadczą o tym Bogu. I ja zaczynam czuć tą miłość tego Boga, którego tak często, tak długo i tak często się ostrzegałam czy bałam. Kochani moi, to jest dzisiaj bardzo istotne, abyśmy dzisiaj dawali prawdziwe świadectwo. To też i nas pobudza do życia,
to też daje nam natchnienie w te takie trudne czasy, aby być ludźmi prawdziwymi, aby żyć i dzielić się tym, co jest najcenniejsze, wiarą. I trzeci testament, znak, który dzisiaj nam zostawia Ewangelia i który jest bardzo ważny. Na krzyżu, na tym wzgórzu, czyli w tej atmosferze modlitwie, na tym znaku naszego zbawienia, Jezus mówi: oto matka twoja, do swego najumowniejszego syna, który nie opuścił Jezusa, i do matki: oto syn twój. Kochani moi, jest to bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że tak jak wczoraj przeżywaliśmy Pięćdziesiątnicę i wiemy z Dziejów Apostolskich, że razem z apostołami na to wstąpienie Ducha Świętego oczekiwała też i Maryja. Tak samo i dzisiaj możemy w tym święcie Matki Kościoła, która jest naszą Matką, doświadczyć właśnie tego wstawiennictwa Maryi. Jeśli popatrzymy na różne miejsca, które przede wszystkim czczą Maryję, które mają ogromny kult Najświętszej Maryi Panny, to zobaczymy, że właśnie w tych miejscach jest życie. Jeśli brakuje kultu Najświętszej Maryi Panny, to wtedy też zamiera kult i sakramentów, i Eucharystii, zanika spowiedź i coraz mniej ludzi się do tego Kościoła garnie. Dlatego ważne jest, abyśmy też zrozumieli, że mamy ten wielki dar, aby za wstawiennictwem Maryi ciągle prosić Pana Boga, i szczególnie teraz, kiedy brakuje nam pokoju, kiedy przeżywamy nie tylko tutaj w Ukrainie, ale też i w świecie taki bardzo wielki chaos, brak porządku, jedna wielka niewiadoma, co nas czeka w przyszłości, czym to wszystko się skończy. Myślę, że najlepszym sposobem jest to, abyśmy ciągle prosili Pana Boga za wstawiennictwem Maryi. Dlatego, kochani kandydaci, korzystajcie z tego daru, tego testamentu, który Jezus nam daje na krzyżu. Najbardziej, patrząc ludzkimi oczyma, w najbardziej tragicznym momencie, my teraz też przeżywamy tragedię historii, w której bierzemy udział, której jesteśmy też częścią. Ale właśnie w tym momencie Jezus mówi: oto matka twoja. I mamy się do tej matki zwracać, dlatego korzystajcie z tego daru, módlcie się różańce. To jest niesamowita modlitwa. Modlitwa, która przemienia ludzkie serca. Uważam, że teraz w czasie wojny każdy wierzący człowiek, każdy katolik powinien przynajmniej 4 części dziennie odmawiać, aby w taki sposób pozwolić Bogu działać. Dlatego zachęcam was, abyście szczególnie teraz, po otrzymaniu tego daru bierzmowania, sakramentu bierzmowania, abyście zapaleni Duchem Świętym czuli tą wdzięczność i właśnie przez stawiennictwo Maryi wypraszali i dla siebie, i dla tych ludzi, pośród których żyjecie, te potrzebne łaski. Prośmy dzisiaj, kochani bracia i siostry, za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy czuli tą macierzyńską opiekę. Tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, w tej naszej prastarej lwowskiej katedrze, jest dla nas szczególne. Tu się dokonywały wielkie historyczne wydarzenia, o których wszyscy wiemy. Tutaj naprawdę Bóg przez Maryję działa. Dlatego korzystajmy z tego. Przychodźmy tutaj. Prośmy Pana Boga. Zwracajmy się do Niego przez stawiennictwo Maryi, naszej Matki łaskawej. A ona nas wysłucha. Ona nam nie odmówi. I nawet w to nie wątpię, na pewno nam pomoże, szczególnie teraz. Amen.